Gdzieś na oceanie dryfuje statek bez załogi. Ostatni raz był widziany ponad 50 lat temu. Jego historia przypomina legendę latającego Holendra, statku, który ma pływać wiecznie i przynieść nieszczęście każdemu, kto zobaczy go na morzu. A w przeciwieństwie do latającego Holendra, SS Baichimo był zdecydowanie prawdziwy i zbudowany dla niemieckiej firmy w Hamburgu jako zwykły statek towarowy. Przewoził dostawy między Hamburgiem a Szwecją na Morzu Bałtyckim od 1914 roku. Miał mocny silnik parowy i kadłub wykonany z drewna. Kilka lat później stał się własnością brytyjską. Następnie w latach 20. kanadyjska firma kupiła go za około 18 tysięcy dolarów, co w tamtych czasach było ogromną sumą pieniędzy. Nowy właściciel, Hudson's Bay Company, aktywnie wykorzystywał statek przez kilka lat. Często wysyłano go w rejsy z portu macierzystego w Szkocji, na Syberię, Alaskę, Yukon i terytoria północno-zachodnie. Przepływał również przez Kanał Panamski, a nawet Kanał Suezki, z futrami na sprzedaż na pokładzie. Czasami przewoził także pasażerów. Zanim ta dobra passa dobiegła końca, statek odbył 9 udanych rejsów. Począwszy od lat 30. SS Baichimo miał problemy z lodem i sztormami. Kiedy po raz pierwszy został uwięziony w lodzie, w październiku 31 roku część załogi zdołała uciec na Alaskę. 15 z 22 marynarzy zdecydowało się pozostać na statku i spróbować go uratować. Na pokładzie znajdowały się futra i inny cenny ładunek o łącznej wartości około 58 tysięcy dolarów. Firma wysłała im zapasy, aby mogli przetrwać zimę. Rozbili obóz w pobliżu z włazów, plandek i innych materiałów i rozładowali ładunek. Pod koniec listopada przez okolice przeszła śnieżyca i wydawało się, że zabrała statek ze sobą. Platforma lodowa przetrwała, ale statek oderwał się od niej. Niektórzy członkowie załogi byli pewni, że zatonął, ale wkrótce potem usłyszeli od jednego z mieszkańców, że zauważył ich statek 70 km od ich obozu. Załoga nie mogła już nic zrobić, a statek rozpoczął swoją podróż jako uciekinier. Ludzie widywali SS Baichimo mniej więcej raz w roku, aż do 1961 roku. Najczęściej widywano go u wybrzeży Alaski. Mężczyzna jadący do miasta Nome swoim psim zaprzęgiem, odkrywcy i poszukiwacze skarbów twierdzili, że widzieli SS Baichimo. Ktoś próbował wejść na jego pokład i zabrać go do portu, ale ostatecznie utknął na nim na wiele dni z powodu fatalnej pogody. Inni mieli więcej szczęścia i udało im się zabrać ze statku łódź okrętową, meble i inne cenne przedmioty. Ci, którzy zbliżyli się do statku, zauważyli, że jest on uszkodzony i brakuje mu śruby napędowej. Mimo to utrzymywał się na powierzchni bez załogi przez co najmniej 38 lat i stał się najdłużej pływającym statkiem widmem w historii. W 2006 roku władze Alaski rozpoczęły projekt mający na celu rozwiązanie tajemnicy tego arktycznego statku widma. I ostateczne odnalezienie SS Baichimo, czy to jeszcze nad, czy już pod wodą. Jak dotąd projekt nie zakończył się sukcesem, SS Baichimo pozostaje jednym z około 4000 statków, które zniknęły u wybrzeża Alaski. Jeśli legenda z XVII wieku nie kłamie, ten statek widmo może nadal pływać gdzieś po trasie latającego Holendra. Należał on do holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Jego kapitanowi udało się dokonać niemożliwego jak na tamte czasy i przepłynął z Holandii do Indonezji w zaledwie 3 miesiące. Mówiono, że latał nad morzem, a niektóre języki tłumaczyły, że zawarł układ z siłami zła, aby to osiągnąć. Gdy statek płynął z powrotem do domu, jego kapitan i załoga zniknęli bez śladu. Istnieje wiele wersji tego, co się z nimi stało. Jedna z pierwszych mówi, że statek próbował wpłynąć do portu na przylądku Dobrej Nadziei, wpadł w straszny sztorm i zatonął, ponieważ nie było kapitana, który mógłby go uratować. Według innej legendy, kapitan odmówił posłuszeństwa i pozwolił statkowi zatonąć podczas sztormu. Wówczas w łódź i załogę uderzyła przerażająca świetlista postać, która skazała ich na wieczną tułaczkę. Wielu żeglarzy twierdziło, że widziało wędrującego Holendra. Książę Yorku, który miał zostać królem Anglii, wspominał, że widział go na wodach Australii. Tuż po dostrzeżeniu statku, człowiek, który zobaczył go jako pierwszy, spadł ze szczytu masztu i nie przeżył. Do połowy XX wieku miało miejsce więcej incydentów z tym legendarnym statkiem w roli głównej. Inne okręty niemal zderzały się z nim, gdy latający Holender wyskakiwał z nienacka. Naukowcy mają bardziej logiczne wyjaśnienie tej tajemnicy. Fata Morgana, nie mylić z Hakuna Matata. Kiedy jesteś nad morzem w gorący dzień, czujesz się tak, jakbyś patrzył na drogę
w upalny letni dzień. Dzieje się tak z powodu zjawiska zwanego refrakcją atmosferyczną, kiedy światło przechodzi przez różne warstwy powietrza, o różnych temperaturach i gęstościach, wygina się i skręca. Czasami w pewnych warunkach to zginanie światła może tworzyć naprawdę dziwaczne złudzenia optyczne nad oceanem, takie jak obserwacje latającego holendra. Zjawisko Fatamorgana może powodować, że odległe obiekty wydają się zniekształcone, rozciągnięte, a nawet uniesione ponad horyzont. Można więc zobaczyć statek daleko, ale ze względu na sposób, w jaki światło jest zakrzywione, będzie wyglądał, jakby unosił się nad wodą lub nawet znikał i pojawiał się ponownie. Zjawisko jest najczęściej obserwowane w regionach polarnych, zwłaszcza nad dużymi płatami lodu o jednolicie niskiej temperaturze. Ale można ją zobaczyć wszędzie, nawet na pustyniach i nad jeziorami w upalne dni. Pierwsze opowieści o statkach widma sięgają starożytnej mitologii greckiej i rzymskiej. Jednym z najsłynniejszych statków widm w historii jest Mary Celeste. Brygantyna ta podróżowała z Nowego Jorku do Genui i była w pełni zaopatrzona w prowiant, ale brakowało jej załogi, gdy została odkryta na Oceanie Atlantyckim w 1872 roku. Rzeczy osobiste załogi również tam były całkowicie nienaruszone. Ostatni wpis w dzienniku pokładowym został dokonany 10 dni wcześniej. Nadal nie wiemy, co stało się z jego załogą, a statek zainspirował wiele upiornych opowieści i legend. Lady Lovibond to kolejny legendarny żaglowiec, który prawdopodobnie został rozbity u wybrzeżu Kent w połowie XVIII wieku. Historia głosi, że kapitan statku Simon Reed właśnie się ożenił i zabrał swoją narzeczoną na pokład na uroczysty rejs, pomimo przesądu mówiącego, że może to przynieść pecha. Byli w drodze do Portugalii, kiedy pierwszy oficer, który był zakochany w nowej żonie kapitana, oszalał z zazdrości, zaatakował innego członka załogi, a następnie przejął stery i skierował statek prosto w przerażające piaski Goodwin. Nikt na pokładzie nie przeżył, a żaglowiec podobno pojawia się jako statek widmo co 50 lat. W dzisiejszych czasach wiele statków zostaje porzuconych i celowo zamienia się w statki widma. W amerykańskich rzekach, jeziorach, kanałach i wodach przybrzeżnych pływają ich tysiące. Niektórzy ludzie tracą swoje łodzie podczas sztormów i innych ekstremalnych warunków pogodowych. Inni muszą je porzucić, ponieważ ich utrzymanie jest niezwykle kosztowne. Dokowanie łodzi może kosztować nawet kilka tysięcy dolarów rocznie. Wiele łodzi zostało wykonanych z włókna szklanego, więc właściciel nie może po prostu poddać ich recyklingowi i przekształcić w złom. Kiedy więc chcą się ich pozbyć, często przywiązują je do nabrzeża i uciekają, pozostawiając je tam lub próbują je zatopić. Kiedy statki widma toną, w płytkich wodach mogą powodować uszkodzenia raf koralowych, namorzynów, bagien, siedlisk, ostryg i terenów podmokłych. Z drugiej strony mogą zderzyć się ze zwykłymi statkami i spowodować prawdziwe kłopoty.